Agata Christie, sprawy pana Marple, klub wtorkowych spotkań. Nierozwiązane zagadki. Raymond Wes wydmuchnął kłąb dymu i powtórzył raz jeszcze z widoczną przyjemnością. Nierozwiązane zagadki. Rozejrzał się wokół z zadowoleniem. Pokój z szerokimi czarnymi belkami u sufitu urządzony był starymi, solidnymi meblami, które pasowały do wnętrza. Raymond jako pisarz lubił atmosferę domu ciotki Jane, który zawsze uważał za właściwą oprawę dla jej osobowości. Spojrzał na drugą stronę kominka, gdzie w dużym fotelu po dziadku siedziała wyprostowana ciotka. Panna Marple ubrana była w gęstą, marszczoną w talii czarną suknię z brokatu, której przód zdobił belgijskie koronki spływające spod szyi. Na suknię miała narzuconą czarną koronkową mantylkę i taki sam czepek przykrywał jej śnieżno-białe, upięte do góry włosy. Robiła na drutach coś białego, miękkiego i puszystego. Jej dobrotliwe, wyblakłe i niebieskie oczy spoglądały z łagodną przychylnością na siostrzeńca i jego gości. Najpierw spoczęły na Raymondzie, nieco zarozumiałym młodym człowieku, potem na Joyce Lemprie, artystce z krótko przyciętymi czarnymi włosami, piwnymi oczami, a następnie przeniosły się na Sir Henry'ego Clayteringa, światowca eleganckim, zadbanym wyglądzie. W pokoju były jeszcze dwie osoby: dr Pender, starszawy pastor z tutejszej parafii, i pan Peterik, adwokat, niski, zasuszony mężczyzna, mający zwyczaj spoglądać znad okularów. Panna Marple każdego z nich obrzuciła krótkim spojrzeniem i uśmiechając się łagodnie powróciła do swej robótki. Pan Peterik odkaszlnął sucho, jak zwykle, zanim zaczął mówić. Co takiego mówisz, Raymondzie? Niewyjaśnione zagadki. O co chodzi? O nic, rzekła Joyce. Raymond po prostu lubi słuchać swego głosu. Raymond West posłał jej spojrzenie pełne wyrzutu, na co Joyce roześmiała się, odrzucając w tył głowę. Raymond jak zwykle kocha mącić, prawda, panno Marple? Powiedziała. Zresztą pani z pewnością zna go od tej strony. Ciotka Jane uśmiechnęła się do niej uprzejmie, ale nic nie odpowiedziała. Życie samo w sobie jest niewyjaśnioną zagadką, sentencjonalnie odezwał się pastor. Raymond wyprostował się na krześle i gwałtownym ruchem zgasił papierosa. Wcale nie to mam na myśli. Nie uprawiam filozofii, powiedział. Myślałem po prostu o takich sprawach, które się wydarzyły i których nikt nigdy nie wyjaśni. Znam właśnie taki wypadek tego rodzaju, kochanie, rzekła panna Marple. Na przykład wczoraj rano pani Carruthers zdarzyło się coś bardzo dziwnego. Kupiła pół kilo krewetek u Eliota. Wstąpiła jeszcze do dwóch innych sklepów, a gdy wróciła do domu, spostrzegła, że nie ma krewetek. Wróciła więc do tych sklepów, ale jej krewetki zniknęły. Osobiście wydaje mi się to bardzo zagadkowe. Podejrzana historia, z powagą zauważył Sir Henry. Oczywiście jest mnóstwo możliwych rozwiązań, ciągnęła panna Marple, a policzki zaróżowiły się z przyjęcia. Na przykład ktoś inny. Droga ciociu, przerwał Raymond z nutą rozbawienia. Mnie nie chodzi o tego typu drobne incydenty. Myślałem o morderstwach lub wypadkach zaginięcia, o sprawach, o których Sir Henry mówił, mógłby opowiadać godzinami, jeśli tylko by zechciał. Nie mogą zdradzać tajemnic służbowych. Nigdy nie mówią o swojej pracy, stwierdził skromnie Sir Henry, który do niedawna jeszcze pracował jako komisarz w Scotland Yardzie. Przypuszczam, że wiele zbrodni i innych spraw nigdy nie zostało wyjaśnionych przez policję, powiedziała Joyce. Tak, to chyba ogólnie znana prawda, odparł pan Peterik. Zastanawiam się, jaki umysł radzi sobie najlepiej z rozwikłaniem zagadki, rzekł Raymond West. Zawsze mam wrażenie, że działanie policji ograniczone jest przez brak wyobraźni. To punkt widzenia laika, odparował komisarz sucho. To naprawdę chcesz stać się wyrocznią, Raymondzie? W sprawach psychologii i wyobraźni należy wysłuchać pisarza. Mówiąc to, Joyce uśmiechnęła się ironicznie, skłoniła w jego stronę, ale ten pozostał poważny. Sztuka pisarska pozwala wniknąć w naturę ludzką i dostrzec motywy, które zwykły śmiertelnik mógłby pominąć. Wiem, kochanie, że twoje książki są bardzo uczone, wtrąciła panna Marple. Ale czy naprawdę uważasz, że ludzie są tak niedobrzy, jak ich przedstawiasz? Moja droga ciociu, trwaj przy swoich przekonaniach i niebo niech mi wybaczy, gdybym w jakiś sposób nimi zachwiał, odparł Raymond, wycofując się z dyskusji. Wydaje mi się, że wielu ludzi nie jest ani dobrych, ani złych, ale cóż, po prostu bardzo głupich, rzekła starsza pani, marszcząc czoło podczas liczenia oczek na drutach. Pan Peterik znowu odkaszlnął.
Czy nie uważasz, Rajmondzie, że zbyt wielką wagę przywiązujesz do wyobraźni? To bardzo niebezpieczne i my, prawnicy, wiemy o tym najlepiej. Jedyną logiczną metodą zgłębienia prawdy jest bezstronne rozpatrzenie faktów i dowodów. I mogę dodać, że w mojej pracy tylko ta metoda daje właściwy efekt. Ha! Wykrzyknęła Joyce, odrzucając w tył głowę. Założę się, że jako detektyw pobiłabym was na głowę. Jestem nie tylko artystką, ale i kobietą. A mówcie, co chcecie, ale my, kobiety, mamy intuicję, której brakuje mężczyznom. Dostrzegamy więc rzeczy, których wy nie możecie zobaczyć. A poza tym, jako artystka, miałabym do czynienia z różnymi ludźmi w rozmaitych warunkach. Znam życie z innej strony, niż może je znać droga panna Marple. Nie wiem, czy jest tak, jak mówisz, kochanie, rzekła starsza pani. W małych miasteczkach zdarzają się czasami bardzo ciekawe i niepokojące sprawy. Czy mogę coś powiedzieć? Zapytał pastor z uśmiechem. My, duchowni, obecnie nie mamy wpływu na wiele spraw, ale za to wiemy o różnych rzeczach, bo znamy tajniki duszy ludzkiej, która jest jak zamknięta księga dla świata zewnętrznego. Wydaje mi się, zwróciła się Joyce do zebranych, że stanowimy całkiem ciekawą grupę. A może byśmy tak założyli klub? Jaki to dziś dzień, wtorek? Moglibyśmy nazwać go klubem wtorkowych spotkań. Co tydzień będziemy się tu zbierać i każdy przedstawi jakąś zagadkową sprawę, którą zna osobiście i wie, jakie jest jej rozwiązanie. A więc ile mamy osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A powinno przecież być nas sześcioro. Zapomniałaś o mnie, kochanie, uśmiechnęła się panna Marple. Joyce zawahała się przez moment, po czym wykrzyknęła pospiesznie. Wspaniale, panno Marple, po prostu nie sądziłam, że zechce pani przyłączyć się do zabawy. Uważam, że może być bardzo ciekawa, stwierdziła starsza pani. Zwłaszcza, że tak wielu mądrych ludzi weźmie w niej udział. Obawiam się, że nazbyt dobrze znam się na takich sprawach, ale życie w St. Mary Mead przez tyle lat dało mi możliwość poznania natury ludzkiej z różnych stron. Jestem przekonany, że pani współpraca okaże się bardzo cenna, dorzucił z kurtuazją Sir Henry. Kto zacznie? Zapytała Joyce. Sądzę, że nie ma co do tego wątpliwości, rzekł dr Pender. Jeśli mamy okazję gościć pośród nas tak znakomitego detektywa jak Sir Henry, zawiesił głos i skłonił się w kierunku komisarza. Ten milczał przez chwilę, po czym westchnął i prostując się w fotelu powiedział. Jest mi nieco trudno wybrać odpowiedni przypadek. Sądzę jednak, że znam taką sprawę, która ściśle odpowiada naszym regułom. Być może sami natknęliście się na wzmiankę o niej w prasie zeszłego roku. Sprawa ta, niewyjaśniona, została odłożona ad acta i jak to nieraz bywa, rozwiązana ją przypadkiem, o czym dowiedziałam się niedawno. Fakty są bardzo proste. Troje ludzi zasiadło do kolacji, która między innymi składa się z ostryk z puszki. Tej samej nocy wszyscy zachorowali, wezwano pospiesznie lekarza. Dwie osoby odratowano, trzecia zmarła. Mruknął Raymond. Jak powiedziałem, fakty są bardzo proste. Stwierdzono, że śmierć nastąpiła na skutek zatrucia pokarmowego i na tej podstawie wydano świadectwo zgonu. Ale na tym sprawa się nie skończyła. Panna Marple pokiwała głową. Przypuszczam, że jak zwykle zaczęto plotkować, powiedziała. A teraz muszę przedstawić uczestników dramatu, ciągnął komisarz. Małżeństwo nazwijmy państwem Jones, a towarzyszkę pani Jones, panną Clark. Pan Jones pracował jako komiwojażer w firmie chemicznej. Był to mężczyzna przystojny, lat około 50, jowialny i bardzo żywotny. Jego żona była kobietą raczej przeciętną, o 5 lat młodszą od męża. Towarzyszka jej, panna Clark, kobieta 60-letnia, to osoba tęga i pogodna, o czerstwej, rumianej twarzy. Jak więc sami widzicie, nic specjalnie ciekawego nie można o nich powiedzieć. Kłopoty zaczęły się w dość dziwny sposób. Poprzedzającą wypadki noc Jones spędził w małym hotelu, gdzie zwykle zatrzymywał się będąc w Birmingham. Pokojówka sprzątając jego pokój wymieniała bibułę na biurku. Nie mając wiele do roboty, zabawiała się odczytywaniem w lusterku pisma na zużytym arkuszu bibuły. Było to tuż po tym, jak pan Jones skończył pisać list. Kilka dni później ukazała się w gazetach notatka o śmierci pani Jones na skutek zatrucia ostrygami z puszki. Pokojówka zdradziła wtedy swoim koleżankom, co zdołała odcyfrować. Słowa te brzmiały: całkowicie zależne od mojej żony. Jeśli umrze, to ja setki i tysiące. Może pamiętacie, że niedługo przed tym wypadkiem dużo mówiło się o sprawie otrucia żony przez męża. Tak więc niewiele trzeba byłoby rozniecić wyobraźnię dziewcząt.
Według nich Jones rozprawił się z żoną, by odziedziczyć setki tysięcy funtów. A w dodatku jedna z pokojówek miała krewnych, którzy mieszkali w tym samym miasteczku, co Jonesowie. Napisała do nich i z listu dowiedziała się, że Jones interesował się córką miejscowego lekarza, przystojną 33-letnią panną. Wybuchł skandal i sprawa nabrała rozgłosu. Do Scotland Yardu napłynęło wiele anonimowych listów oskarżających Jonesa o zamordowanie żony. Podobne skargi otrzymywała prokuratura. Teraz mogę się przyznać, że nie przywiązywaliśmy do nich wagi podczas śledztwa, ciągnął komisarz. Traktowaliśmy te denuncjacje jako bezpodstawne plotki zrodzone w mieścinie żądnej sensacji. Pomimo to podjęto decyzję o ekshumacji zwłok, by uspokoić opinię publiczną. Sprawa należała do tych, które wzbudzają podejrzenia mimo braku konkretnych dowodów winy. W tym przypadku jednak podejrzenia okazały się nadspodziewanie trafne. W wyniku sekcji zwłok wykryto arszenik i stwierdzono, że był bezpośrednią przyczyną śmierci pani Jones. Do Scotland Yardu współpracującego z miejscowymi władzami śledczymi należało wykrycie sprawcy. Ach, wykrzyknęła Joyce, to dopiero zagadka, w sam raz dla nas. Komisarz podjął opowieść. Podejrzenie padło oczywiście na Jonesa. On zyskiwał najwięcej po śmierci żony. Co prawda nie były to setki tysięcy funtów, jak plotkowano, ale całkiem przyzwoita suma 8 tysięcy. Jones nie dysponował żadnymi funduszami oprócz tego, co zarobił, a znany był ze skłonności do ekstrawagancji i słabości do kobiet. Delikatnie sprawdziliśmy plotkę o jego domniemanym flircie z córką lekarza. Okazało się, że łączyła ich, kiedyś zażyła przyjaźń, ale została zerwana 2 miesiące przed śmiercią pani Jones. Od tamtej pory nie widziano ich razem. Wynik sekcji zaszokował doktora, którego owej nocy wezwano do udzielenia pomocy ofiarom zatrucia. Zauważył wtedy natychmiast ciężki stan pani Jones i posłał po opium na uśmierzenie boleści. Pomimo wszelkich starań, chorej nie udało się uratować. Lekarz jednak ani przez moment nie widział w tym nic podejrzanego. Był przekonany, że śmierć nastąpiła wskutek zatrucia pokarmowego. Tego wieczoru wszyscy troje jedli ostrygi z puszki, sałatę, chleb, masło, ser i biszkopt z kremem. Niestety, nie zostało ani trochę ostryg z kolacji, a puszkę po nich wyrzucono. Doktor na miejscu wypytał młodą służącą. Gladys Lynch, czy podane na kolację potrawy były świeże? Z trudem udało mu się uzyskać rzeczowe odpowiedzi od zapłakanej, wzburzonej dziewczyny. Stale jednak powtarzała, że ostrygi były na pewno świeże. Takie były fakty, na których opierało się dochodzenie. Wydawało się, że zabójczy arszenik nie mógł być podany w żadnej potrawie na kolację, gdyż wszystkie 3 osoby jadły to samo. Pan Jones również. Poza tym jeszcze jedna okoliczność przemawiała na jego korzyść. Otóż wrócił z Birmingham akurat na kolację, nie miał więc dostępu do jedzenia. A co z towarzyszką pani Jones? Zapytała Joyce. Tą tęgą, dobroduszną kobietą? Nie pominęliśmy panny Clark, zapewnił komisarz. Była ona jednak raczej poza podejrzeniem ze względu na brak motywu zbrodni. Pani Jones nie zostawiła jej nic w spadku, tak więc przez śmierć swojej chlebodawczyni traciła najwięcej, gdyż musiała opuścić dotychczasowe miejsce i poszukać sobie innej pracy. To chyba ją wyklucza, z nadmysłem powiedziała Joyce. Wkrótce potem jeden z moich pracowników odkrył ważny fakt, kontynuował komisarz. Owego wieczoru po kolacji pan Jones szedł do kuchni i poprosił o owsiankę dla żony, bo poczuła się niedobrze. Czekał w kuchni, aż służąca przygotuje płatki i sam zaniósł talerz na górę. I to, muszę przyznać, stanowiło zwrot w całej sprawie. Mecenas Peterik pokiwał ze zrozumieniem głową. Po pierwsze, miał motyw, rzekł wyliczając na palcach. Po drugie, jako komiwojażer firmy chemicznej miał łatwy dostęp do trucizny. I był człowiekiem słabych zasad moralnych, dorzucił pastor. Raymond Wes spojrzał na komisarza badawczo. Coś się za tym kryje, stwierdził. Dlaczego więc go nie aresztowano? Sir Henry uśmiechnął się kątem ust. W tym właśnie cały szkopuł. Do czasu wszystko szło gładko, a teraz zaczęły się komplikacje. A Jonesa nie aresztowaliśmy, ponieważ panna Clark zeznała, że to ona zjada owsiankę zamiast pani Jones. Podobno poszła do pokoju pani Jones, jak to miała w zwyczaju. Pani Jones siedziała oparta o poduszki, a obok niej stał talerz z owsianką. Wiesz co, mili, nie czuję się zbyt dobrze, powiedziała. Ale to moja wina, bo po co jadłam ostrygi tak późno? Poprosiłam Alberta, by mi przyniósł trochę płatków owsianych, a teraz jakoś nie mam na nie ochoty.
Szkoda, żeby się zmarnowały, skonstatowała panna Clark. Wyglądają tak smacznie, nie mają grudek. Gladys naprawdę zawsze dobrze gotuje. To dzisiaj rzadkość, gdy młoda dziewczyna umie właściwie przyrządzić owsiankę. Słowo daję, chętnie bym ją zjadła, jestem taka głodna. Tu muszę dodać, wyjaśnił sir Henry, że panna Clark przeprowadzała właśnie kurację odchudzającą, gdyż niepokoiła się stałym przybieraniem na wadze. Naprawdę źle robisz, mili, wierz mi, przekonywała pani Jones. Jeśli Bóg dał ci tuszę, to znaczy, że masz taka być. Zjedz lepiej te płatki, to ci wyjdzie na zdrowie. Panna Clark, nie dając się dłużej prosić, opróżniła talerz. Jak więc sami widzicie, ten dowód przeciwko panu Jonesowi spalił na panewce. Podejrzany list, który pisał w hotelu, również niewiele nowego wniósł do sprawy. Jones, zapytany o słowa odbite na bibule, wyjaśnił bez wahania, że pochodziły z listu do jego brata w Australii. Zwrócił się on z prośbą, by Jones pożyczył mu pieniądze. Ten jednak odpisał, że nie może mu pomóc, gdyż sam nie dysponuje pieniędzmi i jest całkowicie uzależniony od swojej żony. Jeśli chodzi o finanse. Gdyby żona nie żyła, byłby oczywiście w stanie mu pomóc, gdyż wtedy on zarządzałby majątkiem. Wyraził ubolewanie, że nie może oddać przysługi bratu, ale w takiej sytuacji są setki, a o ile nie tysiące ludzi na całym świecie. A więc śledztwo utknęło w martwym punkcie? Spytał pastor. Tak, na tym śledztwo utknęło, powtórzył posępnie komisarz. Nie mogliśmy ryzykować aresztowania Jonesa bez żadnych dowodów na podstawie samych poszlak. Zapadło milczenie, które przerwała Joyce. I to już koniec? Zapytała. Taki jest stan śledztwa z zeszłego roku. Prawdziwe rozwiązanie zna Scotland Yard od niedawna, a za 2 lub 3 dni będziecie mogli i wy przeczytać o tym w gazetach. Prawdziwe rozwiązanie, powtórzyła z nazmysłem Joyce. Ciekawa jestem, jakie będzie. Tymczasem my spróbujmy się tym zająć. Wszyscy zastanowimy się przez 5 minut, a potem każdy poda swoją wersję. Raymond West zaczął mierzyć czas na zegarku. Gdy 5 minut minęło, podniósł wzrok na pastora Pendera. Może pan zacznie, pastorze. Starszy pan potrząsnął głową. Muszę się przyznać, że jestem w kropce, powiedział. Czuję, że na pewno mąż jest to w jakiś sposób zamieszany, ale zupełnie nie rozumie, jak mu podać truciznę. Musiał to zrobić w jakiś nowy, nieznany dotąd sposób i szczerze się dziwię, że w ogóle zdołano to wykryć po tak długim czasie. Joyce? Ta towarzyszka, rzuciła zdecydowanie. Tylko ona. Cóż możemy wiedzieć o motywach, którymi się kierowała? To, że była tęga i brzydka, wcale nie znaczy, że nie mogła się skrycie kochać w panu Jonesie. Mogła też nienawidzić jego żony z jakiegoś innego powodu. Pomyślcie tylko, co to znaczy być osobą do towarzystwa. Zawsze zmuszać ją do uśmiechu, przytakiwać, wszystkiemu tłumić własne uczucia i urazy. Któregoś dnia, nie mogąc znieść tego dłużej, zabiła. Prawdopodobnie wsypała rszeń do owsianki, a ta cała historia, że sama ją zjadła, jest wyssana z palca. Pan Peterik? Jeśli mam wydać sąd, opierając się tylko na tych faktach, wolałbym wstrzymać się od głosu. Ależ musi pan coś powiedzieć, nalegała Joyce. Nie może pan wstrzymać się od głosu, pan również jest detektywem w naszej zabawie. Na podstawie tych faktów niewiele można wywnioskować, rzekł z powątpiewaniem adwokat. Co prawda znam wiele wypadków tego typu i osobiście uważam, że to osoba panny Clark jest kluczem do całej sprawy, choć bezpośrednio winien jest mąż. Z takich czy innych powodów ona celowo osłania Jonesa w zeznaniach. Może zawarli jakiś układ finansowy? On mógł przypuszczać, że będzie głównym podejrzanym. Ona zaś, chcąc zabezpieczyć sobie starość, mogła się zgodzić na zapewnienie mu alibi swoją historyjką o owsiance, w zamian za jakąś przyzwoitą sumkę. Gdybym jednak zgadł, byłoby to bardzo nietypowe rozwiązanie, naprawdę rzadko spotykane. Nie zgadzam się z wami, żachnął się Raymond. Wszyscy pominęliście najważniejszą osobę, córkę lekarza. Przedstawię wam moją wersję wydarzeń. Ostrygi z puszki były nieświeże. To tłumaczy objawy zatrucia. Posłano po lekarza. Znajduje on panią Jones w ostrych boleściach, bo zjadła najwięcej ostryg. Postanawia więc podać, jak wiemy, pigułki uśmierzające ból. Nie idzie sam, lecz kogoś po nie posyła. Kto wydaje opium? Oczywiście jego córka. Bardzo możliwe, że to ona sporządza leki dla ojca. Jest zakochana w Jonesie i oto otwiera się przed nią szansa. Uświadamia sobie, że teraz ma okazję uwolnić go od żony. Pigułki, które daje posłańcowi, zawierają czysty arszenik. Uważam, że to jest właściwe rozwiązanie. A jak było naprawdę? Nie wytrzymała Joyce. Chwileczkę, jeszcze panna Marple nie przedstawiła swojej wersji, powstrzymał komisarz. Starsza pani poruszyła się niespokojnie. O mój Boże, tak się przejęłam tą historią, że znowu opuściłam jedno oczko. To przykra sprawa, bardzo przykra. Przypomina mi starego pana Hargraveysa, który mieszka w Mount.
Jego żona niczego nie podejrzewała, aż do chwili, gdy zmarł, zostawiając wszystkie pieniądze kobiecie, z którą miał 5 dzieci, a która niegdyś była u nich służącą. Taka miła dziewczyna, zwykła była mawiać pani Hargraves. I naprawdę można jej wierzyć, że codziennie prześciele materace, z wyjątkiem piątku oczywiście. Potem ta dziewczyna rzuciła u nich pracę i zamieszkała w sąsiednim miasteczku, a pan Hargraves stale u niej bywał, co nie przeszkodziło mu być kościelnym i każdej niedzieli obnosi tacy podczas mszy. Droga ciociu Jane, przerwał ją niecierpliwie Raymond, cóż wspólnego ma zmarły Hargraves z naszą sprawą? Te obydwie historie natychmiast mi się skojarzyły, odparła panna Marple. Fakty są bardzo zbliżone, nieprawda? Przypuszczam, że w naszej sprawie ta biedna dziewczyna wyznała wszystko na spowiedzi i w ten sposób prawda wyszła na jaw. Czy tak, Sir Henry? Jaka dziewczyna? Wykrzyknął ze zdziwieniem Raymond. Ciociu kochana, o kim ty mówisz? O służącej. Gladys Minch, oczywiście. Była przecież tak ogromnie wzburzona, gdy doktor z nią rozmawiał. Biedactwo. Mam tylko nadzieję, że ten niegodziwie Jones zostanie powieszony za to, że zrobił z niej morderczynię. Ale obawiam się, że i tą małą spotka ten sam los. Pani chyba się myli, panu Marple, zaczął pan Peterick, ale starsza pani potrząsnęła z uporem głową i spojrzała prosto na komisarza. Mam rację, prawda? To wydaje się tak oczywiste, te setki, tysiące i biszkop z kremem. Przecież nie można tego nie powiązać. A cóż to ma wspólnego? Wykrzyknął Raymond. Ciotka zwróciła się w jego stronę. Kucharki zwykle układają mnóstwo różności na biszkopcie z kremem, kochanie. Takie małe cudeńka z cukru. Nie darmo biszkopty nazywane są ciasteczkami setnej i tysięcznej niespodzianki. Tak więc, gdy usłyszałam, że na kolację był również biszkopt i że Jones pisał do kogoś o setkach i tysiącach, natychmiast skojarzyłam te dwie sprawy. I tam właśnie był arszenik, w tych niespodziankach. Jones spreparował je wcześniej i polecił służący ułożyć na biszkopcie. Ale to niemożliwe, rzuciła Joyce. Przecież wszyscy jedli to samo. Ach nie, sprostowała panna Marple. Jak pamiętacie, panna Clark odchudzała się, a wtedy nie jada się słodyczy. A pan Jones na pewno odłożył niespodzianki i zostawił je na talerzu. To naprawdę było sprytnie uknute, ale bardzo niegodziwe. Obecni utkwili oczy w komisarzu. To bardzo dziwne, rzekł zwolna Sir Henry, ale panna Marple utrafiła w sedno. Pan Jones, jak się to mówi, wpędził dziewczynę w kłopoty. Gladys była bliska rozpaczy. Obiecał jej małżeństwo w razie śmierci żony. Jones preparował dodatki do kremu i pouczył służącą, jak je ułożyć na biszkopcie. Gladys zmarła tydzień temu. Dziecko nie przeżyło porodu, a Jones opuścił ją dla innej. Tuż przed śmiercią wyznała prawdę. Zapadła chwila ciszy, a potem Raymond zwrócił się do panny Marple. No, ciociu Jane, 1-0 dla ciebie. Nie mogę wprost się nadziwić, jak do tego doszłaś. Mnie nigdy nie przyszłoby do głowy powiązać tej małej kucharki z całą sprawą. Być może, kochanie, odparła panna Marple, ale ty nie znasz życia tak dobrze jak ja. Pod jednym dachem mężczyzna tak jak Jones, jowialny, rubaszny i młoda, ładna dziewczyna. Jak tylko to usłyszałam, byłam pewna, że nie zostawił jej w spokoju. To wszystko jest bardzo przykre i niemiło o tym mówić. A i pan Hargraves. Trudno wprost wyrazić, jakim szokiem było to dla jego żony i jaką sensacją dla całego miasteczka.